Poród przedwczesny jest to temat stosunkowo trudny, dlatego że pomimo walki z porodem przedwczesnym, pomimo pewnej profilaktyki, która jest stosowana, gdzie często wiemy, że ten poród przedwczesny może wystąpić, niestety te porody przedwczesne są i w Europie jest to średnio około 7,5%. Zresztą w Polsce tak samo, w Stanach Zjednoczonych jest około 2,5% więcej. Jest pewna różnica, ale to zależy od opieki położniczo-ginekologicznej, od stanu zdrowia, od świadomości, bo to są wszystko rzeczy, które mogą na to wpłynąć. Jakie będą przyczyny? Można powiedzieć na poród samoistny, który sam występuje, nie mamy na to za bardzo wpływu, bo może być sytuacja taka, że dochodzi do pęknięcia błon płodowych, okazuje się, że są już te pęknięte błony, wtedy dochodzi do wyzwolenia czynności skurczowej, dochodzi do porodu przedwczesnego, który czasami możemy zahamować, czasami z kolei rozwija się infekcja, nie możemy hamować, nie powinniśmy, powinniśmy nawet pozwolić, aby ten poród się odbył, żeby nie stanowiło to również zagrożenia nie tylko życia, zdrowia dziecka, ale również matki. Może być sytuacja taka, że są nieprawidłowości w samej macicy. Mogą być wady rozwojowe macicy, jak macica z przegrodą, macica dwurożna, mięśniaki w środku w macicy albo w ścianie macicy, które mogą powodować to, że dojdzie do porodu przedwczesnego z uwagi chociażby na ciasnotę, która jest. Mogą być porody przedwczesne związane z większą liczbą płodów. Ciąża fizjologiczna to jest ciąża, gdzie płód jest jeden. Jeśli są dwa, trzy płody, to te porody przedwczesne są zdecydowanie częstsze. Jeśli są to trojaczki, to jeśli osiągamy 34 tygodnie ciąży, to jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, ale często, bardzo często się to nie udaje. Także jest to rzeczą dość naturalną. Oczywiście z drugiej strony ogólny stan matki, jej fizyczność, jej forma, choroby przewlekłe, choroby ogólne, które w jakiś sposób mogą wikłać jej stan zdrowia, mogą też wpływać na to, że dojdzie do porodu przedwczesnego. Chociażby taka rzecz, o której często możemy nie pomyśleć. Matka w wzroście 1,50 m, to już jest zawsze dużo większa szansa na poród przedwczesny, dlatego to dziecko po prostu może się w jej brzuchu nie mieścić. Z drugiej strony mamy porody przedwczesne, gdzie sami doprowadzamy do porodu przedwczesnego celowo z uwagi na to, że diagnostyka nam wskazuje na to, że dziecko czuje się źle. Jedyna szansa, żeby go uratować, to jest właśnie urodzenie poprzez albo poród, pozwolenie na poród, jeśli są do tego warunki, a zdecydowanie częściej w tego typu sytuacjach, jeśli są jakieś poważniejsze objawy zagrożenia płodu, urodzenie poprzez cięcie cesarskie i jeśli widzimy, że objawy są w badaniu ultrasonograficznym, w badaniu kardiotokograficznym, bądź jakieś inne, które wskazują na to, że jest to poważne zagrożenie życia płodu bądź matki, to musimy do porodu przedwczesnego doprowadzić, ale jest to działanie wówczas z wyboru. Pomimo działań, pomimo profilaktyki, pomimo niezłego systemu opieki okołoporodowej, mimo wszystko te porody przedwczesne były, są i z pewnością będą. Noworodek urodzony przedwcześnie to noworodek urodzony przed skończonym 37 tygodniem ciąży. Wcześniactwo określa się w Polsce na około 9,5% wszystkich porodów. Możemy przyjąć w przybliżeniu, że co dziesiąty noworodek rodzony w Polsce rodzi się przedwcześnie. Podobne statystyki są w innych krajach Europy czy w krajach wysoko rozwiniętych. Trzeba pamiętać, że wcześniactwo wiąże się z patologią nie tylko okresu pierwszych kilku dni życia, ale również i okresu pierwszych tygodni, miesięcy, a nawet lat życia dziecka. Mamy również do czynienia z pojęciem noworodka z małą masą urodzeniową ciała. Nie każdy noworodek urodzony przedwcześnie ma małą urodzeniową masę ciała i nie każdy noworodek urodzony o czasie ma prawidłową masę ciała. Są to dwie różne rzeczy, nierzadko na początku sprawiające rodzicom kłopot w zrozumieniu aspektu wcześniactwa i aspektu odpowiedniej masy ciała. O prawidłowej masie ciała mówimy wtedy, jeżeli masa ciała przypadająca na dany tydzień ciąży mieści się w granicach 90/10 percentyla należnej masy ciała na siatkach centylowych. Jeżeli w danym tygodniu ciąży masa ciała plasuje się poniżej wartości 10 percentyla, wtedy mówimy o zaburzonym wzrastaniu wewnątrzmacicznym bądź o małej urodzeniowej masie ciała. I ta sytuacja może dotyczyć zarówno noworodka urodzonego przedwcześnie, jak i noworodka urodzonego o czasie. Jakie
mamy przyczyny wcześniactwa. Otóż przyczyn wcześniactwa jest wiele, niemniej jednak na pierwszym miejscu zawsze mówimy o zakażeniu. Często również wtedy, kiedy nie wiemy, nie mamy jednoznacznego dowodu, co było przyczyną przedwczesnej czynności skurczowej macicy, przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, co doprowadziło do porodu, to mimo wszystko traktujemy każdego noworodka urodzonego przedwcześnie jako potencjalnie zakażonego. Do zakażeń błon płodowych czy płynu owodniowego dochodzi częściej u kobiet, które mają nawracające zakażenie układu moczowego bądź mają dysbiozę dróg rodnych. Taka sytuacja właśnie doprowadza do tego, że błony płodowe nie są na tyle mocne, rozwija się w nich proces zapalny, dochodzi do migracji komórek prozapalnych, które wydzielają prozapalne cytokiny. Taka błona staje się cieńsza, słabsza i pęka. Dochodzi wtedy do opróżnienia się worka płodowego, ucieka płyn owodniowy i ta sytuacja może pobudzić akcję skurczową, przedwczesną akcję skurczową macicy. Do innych przyczyn porodu przedwczesnego zaliczamy współistniejące choroby w ciąży, takie jak nadciśnienie indukowane ciążą, cukrzyca czy inne wady anatomiczne macicy. Innym czynnikiem, który może prowadzić, być odpowiedzialny za poród przedwczesny, jest higiena w ciąży. Higiena ogólna, ale również taka higiena zdrowotna, czyli palenie tytoniu, spożywanie alkoholu czy stosowanie używek. Te wszystkie sytuacje mogą również prowadzić do przedwczesnej akcji skurczowej, która może zakończyć się przedwczesnym porodem.